poszedł pierwszy wniosek o płatność z KPO i tutaj pieniądze będą prawdopodobnie w końcu pierwszego kwartału przyszłego roku. Działalność tej komisji jest czymś kuriozalnym, jest czymś niezwykle szkodliwym z perspektywy dobra państwa polskiego i naszej racji stanu. Służby w takim duchu propaństwowym powinny monitorować rosyjskie wpływy, rosyjskie próby ingerencji, bezwzględnie ścigać, diagnozować i wykorzeniać. Jedna partia, to nie jest nawet cała opozycja, proszę zwrócić uwagę, jedna partia broni swojej telewizji. Państwa gościem, doskonale Państwu znana, choć u nas w Ekspresie po raz pierwszy w tej roli, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, Polska 2053 droga. Dzień dobry Pani Minister, kłaniam się. Dzień dobry. Szkoda tylko, że na łączu, ale rozumiem, że nawał obowiązków jest taki, że musiała Pani pozostać w resorcie. Niemniej bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia w tak newralgicznym momencie, bo rozumiem, że on jest newralgiczny ze względu na to, że audyty we wszystkich resortach trwają. Czy Pani odkryła jakieś niespodzianki, które nieprzyjemnie Panią zaskoczyły w swoim resorcie? Ja muszę powiedzieć z satysfakcją, że na szczęście resort, w którym mam przyjemność teraz pracować, jest naprawdę dosyć dobrze pracujący i że poprzednia władza stosunkowo mała zaingerowała politycznie, także w skład personalny tutaj urzędniczy. Jest tu bardzo dużo osób, które po prostu pracują tu od bardzo wielu lat, mają określone bardzo dobre kompetencje i to jest satysfakcja, że jednak coś przetrwało bez ingerencji politycznej, bez ingerencji poprzedniego rządu i można dalej zachować taką kontynuację instytucjonalną. To oczywiście nie znaczy, że wszystko jest idealnie. Jest audyt i w ministerstwie, i w jednostkach podległych i na podstawie tego będziemy patrzeć, w jaki sposób działamy dalej, bo zwłaszcza w jednostkach podległych rzeczywiście przyglądam się bliżej i już widać, że były nieprawidłowości i naprawdę mam takie jednoznaczne stanowisko, że jeżeli ktoś działał dobrze, było działanie propaństwowe, to nie ma powodu ingerować politycznie, trzeba to uszanować i działamy, pracujemy dla dobra Rzeczpospolitej dalej, ale jeżeli będą zdiagnozowane, a już widzę, że takie rzeczy się działy, jakiekolwiek nieprawidłowości, jakiekolwiek działania na szkodę państwa, nadużycia finansowe, a to jest jednak taki resort, gdzie mamy do czynienia z dużą ilością pieniędzy, to absolutnie jednoznacznie będę podejmowała decyzje i muszą być tego konsekwencje, bo ludzie, którzy działali na szkodę państwa, nie mogą pozostać w stanowiskach, nie mogą dalej czynić tej szkody. Pani minister, ja rozumiem, że audyt jeszcze trwa i nie może Pani wniosków z tego audytu nam tutaj przedstawić, ale czy doszliście Państwo już do jakichkolwiek nieprawidłowości w Pani resorcie w kontekście tym, o którym Pani mówi, czyli nieprawidłowości finansowych? Mówiąc krótko, czy pracowali w tym resorcie lub nadal pracują ludzie, którzy powinni obawiać się konsekwencji? Tylko tyle. W samym resorcie, bo tak jak mówię, jest resort i są jednostki nadzorowane. W samym resorcie na dzień dzisiejszy nie widziałam jeszcze takich dowodów na nieprawidłowości, co nie znaczy, że nie zostaną jakoś znalezione, ale na ten moment naprawdę z satysfakcją stwierdzam, że jest tu bardzo wiele osób, z którymi chcę pracować, z którymi warto pracować i które mają ogromne kompetencje. Jeśli chodzi o jednostki nadzorowane, tak jak mówię, już widzę, że jest problem i że trzeba będzie podejmować działania, ale co do konkretów chciałabym się jeszcze wstrzymać, żeby mieć czarno na białym, jasną informację, bo tu trzeba działać rozważnie, ale w momencie, kiedy będą twarde informacje, działać też szybko i konsekwentnie. Pani minister, ja oczywiście daleko mi do jakiejś złośliwości, ale może to wynika z tego, że po prostu Prawo i Sprawiedliwość niespecjalnie pochylało się nad funduszami i polityką regionalną.
Rzeczywiście no, nie było woli politycznej w dwóch aspektach. Przede wszystkim, żeby wprowadzić w Polsce, właściwie wprowadzić, nie niszczyć w Polsce praworządności, i to skutkowało bardzo skomplikowanymi, no mówiąc bardzo oględnie, relacjami w ramach Unii Europejskiej. I nie było także woli politycznej, żeby zapewnić Polakom to, co się Polakom po prostu należy w ramach naszego członkostwa w Unii, czyli dostępu do ogromnych funduszy na inwestycje w naszym kraju, na wielki skok rozwojowy. Ten dostęp do funduszy w tym momencie otwieramy. Już poszedł pierwszy wniosek o płatność na prawie 7 miliardów euro z KPO, ale w sumie to są naprawdę gigantyczne pieniądze. Do 26 roku inwestowanie z KPO, do 29 roku inwestowanie w ramach Funduszy Spójności. W sumie, proszę Państwa, prawie 600 miliardów złotych, które dobrze zainwestowane mogą dać nam no, takie dosłownie turbo doładowanie rozwojowe, które da dobrobyt każdemu z nas. To jest szansa na wielki skok do przodu rozwojowy państwa polskiego i polskich obywateli, więc to, że nie było woli, żeby iść w tym kierunku, jest no ciężko nawet zrozumieć, dlaczego tak się działo, ale teraz natychmiast idziemy w tą stronę. Pani minister, teraz dwa wątki dotyczące pieniędzy unijnych. Jeden wątek dotyczący tych pieniędzy, które już wstępnie zostały odblokowane. Jak rozumiem, nic się nie zmieniło od ubiegłego tygodnia, kiedy Ursula von der Leyen i Donald Tusk mieli wspólną konferencję prasową. I rozumiem, że jako obywatele na pierwsze wypłaty możemy liczyć jeszcze w tym miesiącu, czy coś się zmieniło? Nic się nie zmieniło, są, tak dla wytłumaczenia, poszedł pierwszy wniosek o płatność z KPO i tutaj pieniądze będą prawdopodobnie w końcu pierwszego kwartału przyszłego roku. Równocześnie otrzymamy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku około 5 miliardów euro z takiego programu Repower EU. To jest bardzo ważny program, dlatego że to są pieniądze na zieloną transformację energetyczną, czyli z perspektywy zwykłego obywatela to są pieniądze na tanią, zieloną polską energię, która się przełoży, jak dokonamy tej transformacji, im szybciej, tym lepiej, na to, że rachunki za energię po prostu będą mniejsze. No i teraz wyjaśnijmy jedną rzecz, bo ten sukces odblokowania pierwszych unijnych środków przypisuje sobie premier Mateusz Morawiecki i Prawo i Sprawiedliwość. No, nabijając się nawet, przepraszam za potoczność sformułowania, z nowego rządu i z premiera Donalda Tuska, że on sobie ten sukces próbuje przypisać. No więc kto jest autorem tego sukcesu, pani minister? KPO i pieniądze, fundusze z tej puli leżały na stole od 2 lat. Nie trafiły do Polski z jakichś powodów. Wszyscy wiemy z jakich. W tym momencie no dosłownie to, co nie było możliwe w ciągu 2 lat, zdarzyło się w ciągu 2 dni. No to chyba jest oczywiste, gdzie jest sprawczość, gdzie jest wola polityczna. Zdarzyło się w trakcie wizyty pana premiera Tuska, gdzie też bardzo jasno powiedział, jak to jest ważne dla naszego rządu. Też ogromny wysiłek był po stronie i Ministerstwa Sprawiedliwości, i Ministra do Spraw Europejskich, i Ministerstwa Funduszy. Wszyscy razem tutaj pracowaliśmy, żeby te pieniądze jak najszybciej o nie wystąpić. Natomiast jeśli chodzi o samo negocjowanie tego programu Repower EU, to rzeczywiście negocjowanie tego programu było prowadzone przez poprzednich polityków i urzędników także przez kilka miesięcy. I tutaj jest ta jakby taka minimalna zdolność do działań ponad podziałami politycznymi. I ja też to uznaję i przyznaję z satysfakcją, że to miało miejsce. I dobrze, że chociaż tyle się zdarzyło, co pozwoliło wniosek z Repower EU podpisać i te pieniądze dla Polaków sprowadzić jeszcze w tym roku i zacząć inwestować dosłownie od 1 stycznia przyszłego roku. Pani minister, no ale teraz obawiam się z perspektywy obywatelki, która chciałaby, żeby jej kraj otrzymał jak największą liczbę funduszy unijnych, no zaczynają się schody. Zaczynają się schody, bo doskonale wiemy, i tutaj się chyba nic nie zmieniło, że nasi partnerzy z Unii Europejskiej czekają na to, abyśmy wypełnili kamienie milowe.
na które to zgodził się zresztą sam były premier Mateusz Morawiecki. Jednym z podstawowych kamieni milowych jest przywrócenie praworządności i ładu konstytucyjnego w Polsce, ale przez półtora roku prezydentem, jak wiemy, będzie jeszcze Andrzej Duda. On wczoraj do marszałka Sejmu Szymona Hołowni wysłał bardzo jednoznaczne oświadczenie, list, w którym stwierdził, że on nigdy nie wyrazi zgody na podważanie statusu sędziów powołanych przez siebie, czyli przez prezydenta, że wszystko, co zostanie zrobione, musi być rzetelnym, sprawnym działaniem konstytucyjnych organów, a proponowane zmiany muszą się mieścić w granicach wyznaczonych przez konstytucję. Mówiąc wprost, pani minister, nie będzie współpracy i nie będzie podpisów prezydenta pod zmianami proponowanymi przez rząd Donalda Tuska. I co dalej w związku z tym? Ja oczywiście bardzo boleję nad tym, że taka jest postawa pana prezydenta. Praworządność to jest coś, ja to zawsze podkreślam, to jest oczywiście element naszej obecności w Unii Europejskiej. Na to się umówiliśmy z wszystkimi państwami unijnymi, będąc częścią Unii Europejskiej, że wszyscy będziemy państwami praworządnymi i umówiliśmy się na to nie dlatego, żeby dostawać jakieś pieniądze, tylko umówiliśmy się dlatego, że tak jest dobrze dla każdego z nas. Dla mnie jest dobrze, dla pani redaktor jest dobrze, dla każdego z nas jest dobrze, jeżeli mamy ufność, że sędziowie nie podlegają presji politycznej tego czy innego rządu. Wtedy każdy z nas może iść do sądu i nawet sądzić się z państwem polskim, z urzędami w swojej sprawie, mając przekonanie, że zostanie jako obywatel czy obywatelka uszanowany w tych sądach i żaden polityk nie będzie mówił sędziemu, jak ma sądzić. Więc jest to sprawa fundamentalna i jest fundamentalną wolą polityczną tego rządu, koalicji, ugrupowania, które ja reprezentuję, Polski 2050. To jest naprawdę taki trzon naszego DNA, aby tę praworządność w Polsce odbudować. Nie dla Unii, dla nas. I dlatego nad tym boleję. Natomiast cały plan przywracania w Polsce praworządności, który pan minister Bodnar zaprezentował w Unii Europejskiej, zawiera różne elementy. Tam są elementy legislacyjne, które oczywiście rzeczywiście bez podpisu pana prezydenta będzie bardzo trudno przeprowadzić. Natomiast tam są także elementy dotyczące uchwał czy rozporządzeń podejmowanych przez samego ministra sprawiedliwości, pewnej praktyki działania wobec sędziów i wobec systemu sprawiedliwości, która będzie realizowana przez ten rząd, pewnej woli politycznej bardzo jasno zadeklarowanej. To też ma znaczenie, tak? Jeżeli jest wola polityczna i mówi się, nie będziemy wywierać presji politycznej na żadnych sędziów. To oczywiście nie jest jeszcze umocowane ustawowo, to umocowanie ustawowe jest super ważne, ale też jest bardzo ważne z punktu widzenia tego, jak Polska i jej praworządność jest postrzegana na świecie, jest postrzegana w ramach Unii Europejskiej. Więc jestem przekonana, że nawet jeżeli okaże się, że współpraca z panem prezydentem tutaj w odbudowie praworządności dla polskich obywateli okaże się niemożliwa, to w samej Unii Europejskiej my zdołamy w takim stopniu zrealizować plan przywracania praworządności, że jestem absolutnie pewna, że te fundusze Polaków, fundusze, to nie są fundusze europejskie. To są fundusze, które przychodzą do nas, dlatego że jesteśmy członkami Unii Europejskiej. One nie będą zagrożone. Pani minister, a nie obawia się pani takiej sytuacji, w której była już partia rządząca, ale największa partia, największe ugrupowanie sejmowe chociażby, będzie próbowało destabilizować sytuację w kraju, bo w tej chwili już widzimy pierwsze tego owoce, a właściwie nie wiem, czy jaskółki zwiastujące, właściwie nie wiem jak to nazwać, ale pewną formę chaosu na pewno, bo mamy chociażby decyzję ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza w sprawie likwidacji Komisji Smoleńskiej i już podawana w wątpliwość jest w ogóle możliwość podejmowania decyzji w tej kwestii przez
ministra. Nikt tego z Prawa i Sprawiedliwości nie bierze pod uwagę. Mówią, że sprawa jest bezprawna, nie była i nikt nie będzie Kosiniaka-Kamysza w tej sprawie słuchał. Mamy kwestie też dotyczące właśnie aktywności, o której pani wspomniała, ministra Adama Bodnara. I już Prawo i Sprawiedliwość mówi o tym, że jest to niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją, niezgodne z ładem całym, jeżeli chodzi o praworządność. W związku z tym oni w ogóle nie będą tego brali pod uwagę. No i pytanie, jak pracować i jak załatwiać rozmaite rzeczy, w tym w pani działce, czyli funduszach unijnych, w sytuacji, kiedy wewnątrz kraju no, mamy jakąś taką alternatywną rzeczywistość, tworzenie jakiegoś alternatywnego państwa. Może zacznijmy od Komisji Smoleńskiej i samej istoty tego działania, które ta komisja prowadziła w minionych latach, bo to też warto rozumieć, w co w ogóle Prawo i Sprawiedliwość bierze w obronę. I działalność tej komisji jest czymś kuriozalnym, jest czymś niezwykle szkodliwym z perspektywy dobra państwa polskiego i naszej racji stanu. Pomijając już fakt, że ona kosztowała, zdaje się, około 33 milionów złotych pracę tej komisji, ale to jest koszt finansowy. Natomiast ona nas kosztowała ogromną utratę takiej szacunku i powagi na arenie międzynarodowej, także w naszej polityce wobec ogromnego zagrożenia, któremu dzisiaj wszyscy musimy stawić czoła, czyli agresywnego, totalitarnego reżimu rosyjskiego. I teraz komisja, która twierdzi, że coś, co było tragicznym i to zbadano, bardzo źle się stało wypadkiem. Problem, tragiczny wypadek, oczywiście jest tam część winy także w tym wypadku po stronie rosyjskiej, to nie ulega wątpliwości, ale usiłuje z tego zrobić coś, czym nie było to zdarzenie. Nie ma na to żadnych dowodów, nie przedstawia przez szereg lat dowodów, tylko sieje jakieś insynuacje. No to jest coś ogromnie szkodliwego i powinno zostać ukrócone natychmiast, dlatego że podważa pozycję państwa polskiego w bardzo ważnym elemencie naszej polityki międzynarodowej, jaki jest przeciwstawianie się agresywnemu, totalitarnemu reżimowi rosyjskiemu. A tutaj potrzebujemy mieć w świecie, w Unii, w NATO stuprocentową wiarygodność, żeby być skutecznym. Tyle o Komisji Smoleńskiej. Natomiast ta alternatywna rzeczywistość, tak, jest taka próba. Ewidentnie widać, że partia, która straciła władzę, nie może się pogodzić z wyrokiem wyborców przecież, z demokratycznym wyrokiem wyborców i próbuje w sposób, powiedziałabym, niegodny trzymać się władzy, której wyborcy nie chcą już, żeby Prawo i Sprawiedliwość sprawowało, i próbuje tworzyć taką alternatywną rzeczywistość. Nie będzie, nie ma alternatywnej rzeczywistości. Jest rząd, który sprawuje władzę, który ma większość w parlamencie, który będzie działał w wymiarze prawodawczym, ustawodawczym, który będzie szanował niezawisłość sądów, i to się po prostu konsekwentnie, spójnie i efektywnie będzie działo. A takie manewry destabilizujące, no cóż, no pozostaje tylko ubolewanie nad tym, ponieważ to nie pomaga, ale to nie zmieni faktu, że ten rząd, ta większość parlamentarna dla dobra tego państwa, dla dobra przede wszystkim obywateli i w ich imieniu i z ich woli będzie tę władzę sprawowało. To teraz trochę chciałabym się jeszcze nad wątkiem rosyjskim pochylić, nie tylko ze względu na to, że interesuje mnie pani opinia jako członkini nowego rządu, ale także wcześniej sprawowanego stanowiska ambasadorki Rzeczypospolitej w Moskwie. Pani minister, wiemy, że są tacy, którzy twierdzą, że Komisja do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów w Polsce powinna w tej kadencji Sejmu funkcjonować. Oczywiście w innej formie niż ta, która została powołana tuż przed wyborami przez Prawo i Sprawiedliwość, ale jednak warto pochylić się i te rosyjskie wpływy w Polsce zbadać. Czy pani uważa, że taka komisja powinna powstać? A jeżeli tak, to w jakiej formule i co powinna wyjaśnić? Oczywiście w dużym skrócie, bo na ten temat pewnie kilka godzin mogłybyśmy rozmawiać. Ja zdecydowanie uważam, że wpływy rosyjskie w Polsce powinny być badane,
powinny być, czy w formie komisji, czy to powinno być wreszcie bardzo solidnie robione przez polskie służby. Na pewno to nie jest temat, który można zignorować. To trzeba nawet nie tyle badać, ile na bieżąco monitorować. Dlatego, że nie jest dla nikogo tajemnicą, iż jedną z form agresji, jakie Rosja stosuje wobec Polski, ale wobec wszystkich krajów Unii Europejskiej i krajów natowskich, jest próba ingerencji w sprawy wewnętrzne. Rosja prowadzi taką agresję, no to się nazywa agresją hybrydową, czyli z jednej strony no mamy do czynienia z inwazją militarną na Ukrainę, z drugiej strony celem Rosji niestety nie jest wyłącznie podbicie Ukrainy, oby to się nigdy nie stało, ale także zniszczenie Zachodu, czyli taka dekompozycja Zachodu, destrukcja Unii Europejskiej, destrukcja NATO, i to Rosja próbuje od lat. To nie jest rzecz, która się zaczęła wraz z inwazją na Ukrainę, to się dzieje od lat, osiągnąć poprzez ingerencje wewnętrzne w kraje unijne i natowskie, poprzez manipulacje informacyjne, poprzez korupcję polityczną, czyli przekopywanie ludzi, ingerowanie, i przed tym trzeba się bardzo efektywnie, skutecznie i w pewnym sensie apolitycznie bronić. Czyli w żadnym razie to monitorowanie rosyjskich wpływów nie powinno być narzędziem walki politycznej wewnątrz kraju, bo to jest coś zabójczego. Nie. I to jest niestety coś, co poprzedni rząd usiłował zrobić. Czyli tak naprawdę chciał ścigać swoich oponentów politycznych pod płaszczykiem poszukiwania rosyjskich wpływów. No to jest coś bardzo złego. To jest na rękę Rosji takie działanie. Nie róbmy tego. Absolutnie apolitycznie służby w takim duchu propaństwowym powinny monitorować rosyjskie wpływy, rosyjskie próby ingerencji, bezwzględnie ścigać, diagnozować i wykorzeniać, dlatego że to jest miejsce obrony naszej suwerenności. Jak mamy takie służby, jak jesteśmy pewni, że te rosyjskie manipulacje, ingerencje, próby korupcji politycznej są wykorzeniane, to wiemy, że Rosja nie wpłynie na nasze procesy polityczne, nasze wybory, na naszą przestrzeń informacyjną, że ona jest polska, że to jest, tu jest nasza suwerenność i powinniśmy jej bezwzględnie bronić. Pani minister, wiemy, że wczoraj Donald Tusk rozmawiał z Rishim Sunakiem i z Justinem Trudeau. Oczywiście panowie złożyli Tuskowi przede wszystkim gratulacje z powodu niedawnego zwycięstwa w wyborach i objęcia stanowiska szefa Rady Ministrów. Natomiast później oczywiście tematy zeszły także na kwestię konfliktu w Ukrainie i napaści Rosji na Ukrainę. I panowie dość zgodnie stwierdzili, że Warszawa, Londyn, Kanada oczywiście także od początku trwania konfliktu to są państwa, które bardzo mocno partnersko wspierają działania Kijowa i będą to kontynuować. Tylko pytanie, pani minister, jak obecnie wygląda sytuacja Ukrainy? Bo wielu mówi, że wygląda po prostu tragicznie i że od samych tego typu deklaracji jeszcze nic się nie udało zrobić. I jeżeli ta pomoc wojskowa i finansowa nie ruszy ze zdwojoną siłą, to Ukraina w ciągu kilku najbliższych miesięcy upadnie. Czy pani się zgadza z tą bardzo pesymistyczną tezą? Ukraina walczy z rosyjską inwazją naprawdę z taką determinacją, z taką efektywnością, której, przypomnijmy sobie, nikt naprawdę się nie spodziewał, że to państwo, społeczeństwo, przywództwo tego państwa będzie w stanie w taki sposób stawić czoła rosyjskiej inwazji. Ale ta obrona suwerenności ukraińskiej, ale przecież to jest też obrona nas przed ewentualnym dalszym jakimiś wyobrażeniami czy działaniami agresywnymi Rosji, bo pamiętajmy, że Rosja to jasno powiedziała jeszcze przed wojną, przywództwo rosyjskie, Putin, że ich ambicje, niestety ich chore ambicje, idą dużo dalej, więc Ukraina broni nas i my to sobie naprawdę powinniśmy powtarzać, otwarcie mówić, że tak jest. Bo ta wiedza rodzi też, czy przypomina naszemu społeczeństwu, nam tutaj wszystkim, że nawet jeżeli ponosimy koszty wsparcia obrony Ukrainy,
Ukrainy, to ponosimy je nie dla Ukrainy, a dla nas samych. I teraz rzeczywiście jest problem ogromny polityczny i w Unii Europejskiej za sprawą Węgier i w Stanach Zjednoczonych za sprawą części Partii Republikańskiej, który powoduje, że i Unia Europejska nie jest w stanie w tym momencie, mam nadzieję, że to się bardzo szybko zmieni, wydzielić stosownych funduszy na wsparcie państwa ukraińskiego i Stany Zjednoczone w tym momencie nie ma jeszcze zgody na wydzielenie stosownych funduszy. To jest ponad 100 miliardów dolarów i bez tego Ukraina nie będzie w stanie się bronić. Mało tego, nie będzie w stanie też funkcjonować jako państwo, jako że gospodarka ukraińska została ogromnie nadwyrężona, to jest mało powiedziane, przez wojnę i potrzebne są zarówno pieniądze, potrzebne jest uzbrojenie, potrzebne są pieniądze na uzbrojenie, potrzebne są wreszcie pieniądze wspierające funkcjonowanie państwa ukraińskiego, tak, żeby ono mogło efektywnie organizować obronę, efektywnie istnieć i stawiać opór reżimowi. Dobrze, pani minister, przepraszam, że wejdę w słowo, ale doskonale wiemy, że w Stanach Zjednoczonych sytuacja wygląda tak, jak wygląda, że się nie chce Senat zgodzić na tę pomoc, a tutaj w Unii Europejskiej te kwestie zablokował Viktor Orban. Ona oczywiście wróci pod obrady i będzie na tapecie znów w styczniu, no ale nie są dobre te perspektywy, stąd powtarzam pytanie o perspektywę upadku Ukrainy w najbliższym czasie. Upadku w kontekście wojny, rzecz jasna. Ja mam takie przekonanie, że jednak i w Stanach Zjednoczonych, i tutaj w Unii Europejskiej te siły, które, no powiedziałabym nierozsądnie, to znowu jest eufemizm, stawiają barierę dla dalszego wsparcia Ukrainy, że one ustąpią, że te pieniądze pójdą i że Ukraina będzie dalej walczyć. Dlatego, że po prostu inny scenariusz jest tak katastrofalny nie tylko dla Ukrainy, jest katastrofalny dla NATO, dla Unii i dla samych Stanów Zjednoczonych i dla pozycji Stanów Zjednoczonych w świecie. W związku z tym ja jestem przekonana, że jest ten opór polityczny, ale to się zmieni w najbliższych dniach, tygodniach i te pieniądze pójdą. Żałuję tylko, że jest ta przerwa, która już się odbija na możliwościach obronnych Ukrainy. I tutaj rola państwa polskiego, rola przywództwa pana premiera Tuska i to widać, jak pan premier widzi tę konieczność natychmiastowego zaangażowania się w sprawę i bardzo jednoznacznej polskiej pozycji, gdzie jesteśmy i to nie tylko pozycji, że chcemy bronić i wspierać obronę Ukrainy, ale proaktywnie działamy na arenie międzynarodowej, żeby wszystkich naszych partnerów przekonywać, że nie mogą się wojną zmęczyć, tylko muszą dalej bardzo twardo tego wsparcia udzielać. Pani minister, i na koniec bardzo krótko, jeśli mogę poprosić. Długo się zastanawiałam, czy zapytać, czy poruszyć ten wątek w naszej rozmowie, ale jednak tak, jest pani członkiem rządu, który to zapowiedział daleko idące zmiany w mediach na nowo, miejmy nadzieję, publicznych. Wiemy, że wczoraj Sejm przyjął uchwałę w ich sprawie właśnie, ale wiemy, że większość polityków Prawa i Sprawiedliwości, a dokładnie 109 osób, nie wzięła udziału w tym głosowaniu, bo rozjechali się do siedziby TVP przy Woronicza, do siedziby TVP przy Placu Powstańców Warszawy, twierdząc, że chcą bronić wolności i niezależności mediów, jednocześnie wrzucając sobie zdjęcia z funkcjonariuszami tychże mediów, z reżyserki, która, jak wiemy, jest sercem i miejscem dowodzenia całej telewizji. Jak pani widzi tę sytuację? Tam był Jarosław Kaczyński, tam byli ministrowie i obrony narodowej i inni szefowie resortów. Oni siedzieli przez całą noc, okupując, a właściwie może okupując to złe słowo, bo zostali tam wpuszczeni z dobrej woli, ale spotykając się z funkcjonariuszami telewizji i twierdząc, że będą tam robić jakieś dyżury 10-osobowe po to, żeby nie wpuścić nowych władz i na przykład ministra Sienkiewicza. Co pani na to? Ja to widzę tak, jak to dosłownie wygląda, czyli jedna partia, to nie jest nawet cała opozycja, proszę zwrócić uwagę, jedna partia broni swojej telewizji.
bo nie ma tam obywateli, nie ma tłumów Polaków broniących tego pluralizmu, nie ma żadnej przedstawicieli politycznych, żadnego innego ugrupowania. Jest po prostu jedna partia, która zawładnęła telewizją, która powinna być publiczną, i teraz tę partię w otwarty sposób, jako siła polityczna, w komitywie z dziennikarzami, którzy no niestety sprzedali swoją niezależność dziennikarską za, rozumiem, jakieś profity znowu jednej partii, razem z nimi na oczach całej Polski usiłuje tej swojej telewizji bronić, a tymczasem to naprawdę powinna być telewizja publiczna i zobowiązanie rządu. Zobowiązanie też Polski 2050 jest takie, że ta telewizja ma zostać przywrócona obywatelom, czyli obywatel, włączając telewizję, ma dostawać obiektywną informację, nie prorządową, nie antyrządową, nie proopozycyjną, nie antyopozycyjną, tylko maksymalnie obiektywną, zróżnicowaną. Pluralizm nie polega na tym, że telewizja publiczna jest za jedną partią, a jakaś inna telewizja jest za inną partią, tylko że w każdej telewizji są różne opinie, zarówno opozycyjne, jak i rządowe i koalicyjne. I wtedy jest pluralizm. Pani minister, no, Donald Tusk w kampanii wyborczej pewnie popełnił błąd retoryczny, mówiąc, że jak tylko obejmie władzę nowa koalicja, to dosłownie po 24 godzinach porządek w TVP zostanie zaprowadzony. No już wiemy, że to się nie udało, ale wiemy też, że no, dość długo to jeszcze może potrwać, czy nie? Czy pani ma jakąś wiedzę na temat tego, jak państwo mają zamiar się rozprawić z tą sytuacją, w jakiej perspektywie? Na pewno jest wola, aby zrobić to jak najszybciej i tak jak mówię, nie zamienić jedną partię drugą partią, tylko zamienić telewizję partyjną na telewizję publiczną, ale rzeczywiście to nie jest taki proces, mimo tego, że naprawdę jest ogromna determinacja, żeby to zrobić jak najszybciej. To nie jest proces, który można zrobić z chwili na chwilę, ale najszybciej jak się da, ale równocześnie też w taki sposób najbardziej godny. To będzie realizowane. I wiem, że jest taka determinacja także pana ministra Sienkiewicza. Panie minister, ogromne dziękuję za to spotkanie. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej. Kłaniam się nisko i do zobaczenia. Dziękuję bardzo.